Arkadiusz Jędraczka, nabuzowany jeszcze tak naprawdę świeżo po walce. Chyba pierwszy raz się wahałem, czy podejść do zawodnika i go zapytać o wywiad. Wiesz co, kurde, no nie wiem co mam powiedzieć, no chciałem kurwa spróbować na gołe pięści, wiesz, no i nie wyszło, kurde, wiesz, miałem, no jednak przyzwyczajenia same ma, różnica jest, kurwa, wahałem się z tymi ciosami, kurde, uderzyć, wiesz, taki w głowie, no i naprawdę chylę czoła z chłopakom, jak chcą się próbować na te gołe pięści, bo jest w chuj różnicy, kurde, te zasady są w ogóle, no... No takie, kurde, do których ja nie jestem przyzwyczajony, kurczę, wiesz, no jest, chociaż myślałem, że jednak będę, wiesz, się odnajdę w tym, kurde, jednak MMA to MMA, kurde, jest jednak to różnica, nie ma tego, wiesz, tego strachu, jeśli chodzi o to uderzanie, kurde, tymi rękoma, wiesz, no jednak to jakieś zasady są takie bardziej, kurcze, pode mnie, to nie, jeśli chodzi o MMA, to nie, no tutaj chciałem spróbować, spróbowałem, kurczę, nie żałuję tego, emocje są fajne, kurde, naprawdę, doświadczenie życiowe, kurczę, wiesz, jest ogromne, kurde, wiesz, no trzeba wszystkiego w życiu próbować, no. Nos złamany z tego, co słyszałem, tak? Tak, złamał mi nos ciosem z głowy, kurczę, no weszło mocno, to poczułem, kurde, od razu, że aż, kurde, na tyle głowy, kurde, pierwszy raz w życiu, wiesz, poczułem, aż, wiesz, kilka razy miałem już nos złamany, czy nie, ale pierwszy raz w życiu poczułem, kurde, wiesz, może nie wiem, dlatego, że to uderzenie było w parterze, wiesz, z dołu, że od razu się odbiłem, wiesz, od tej maty, kurde, no ale poczułem mocno, czy nie. Czyli te tak naprawdę przyzwyczajenia z MMA przeszkadzają tutaj, jeżeli chodzi o waletudo, nazwijmy to? No przeszkadzają, to nie? Naprawdę, kurde, takie przyzwyczajenia, wiesz, jeśli chodzi o przepisy i w ogóle, no jestem, wiesz, przyzwyczajony do uderzenia w rękawicach, to nie? Tam się nie boję uderzać, bo mam mocne, otejpowane ręce, to nie? Ja mam to do tego, że ogólnie mocno biję nawet na treningach, to nie? Jak tejpuję ręce, to nie? Pod duże rękawice, to muszę mocno tejpy zakładać, wiesz, bandaże, kurde, żeby bo w dużych rękawicach robię i ten, ja mnie bolą łapy, jak ja biję, co nie, a tutaj, kurczę, wiesz, no źle trafisz, wiesz, jest ten strach, no to ręka jest od razu złamana, co nie. A powiedz mi, ta arena, jak gdyby ten cały anturaż, to ci się podobało? Fajne, fajne, wiesz co, no kurczę, tylko no mówię, no ta mata trochę śliska, co nie, wiesz, no, może organizator podpracować nad tym, żeby później to coś zmienić, bo jednak po tych kilku walkach, kurczę, no dalsze, wiesz, zmagania, no to jeśli chodzi o ten, no to ślisko, wiesz, nie miałem jakiegoś takiego tego, żeby wypaść z tego, czy coś, strachu jakiegoś nie było, chociaż na początku, jak wszedłem, wiesz, jeszcze przed turniejem, wiesz, tutaj na, zobaczyć, jak to będzie, wiesz, no to jednak było, wiesz, że tu podest, wiesz, no jest, kurczę, no nie wiem, tam 40-50 centymetrów, wiesz, no jak spadniesz źle, czy coś, takie to, wiesz, było, wiesz, ale jak już walczyłem, to nie patrzyłem na to, co nie, więc to... Przez ten nos nie walczysz dalej, bo wiem, że część zawodników wypadła przez dyskwalifikację, część ma kontuzję, no i właśnie jak gdyby ci, co gdzieś tam mogli walczyć, są brani pod uwagę, żeby znowu wskoczyć do turnieju. Tak, i z tego też względu, że ja za półtora miesiąca będę miał walkę w MMA i nie chcę ryzykować, kurczę, wiesz, dalszych kontuzji i ten, no skupiam się jednak na tym MMA, co nie, jeszcze tam na te stare lata, wiesz, tam nie wiadomo, kurczę, jakiś pasów tam nie zdobędę, biję się dla siebie, co nie, jednak, kurczę, wiesz, adrenalina ta potem MMA, mówię, to fajna zabawa, wiesz, taki po tym całym przerwie tej pandemii, kurczę, ja ostatnią walkę miałem w grudniu, wiesz, no też stres, spięty byłem bardzo, kurde, bo to na, sam widziałeś, kurczę, wyszedłem bardzo mocno spięty z tego powodu, że mówię, no bycia takiego nie było, kurde, już z tymi przygotowywaniami, co nie, i w ogóle, no to jeszcze na te gołe pięści, takie ten, no, kurde, i mówię, nie chciałem ryzykować, wiesz, nos jest złamany, no trafi mi jeszcze raz ktoś, kurde, wiesz, ten nos, no musi się zagoić, to, kurde, wiesz, nie chcę ryzykować zaraz, że kichawę będę miał, kurde, wiesz, płaską i ten, i kurde, w ogóle nigdzie nie wyjdę. Jakie miałeś plany na ten turniej? Jakiś był konkretny gameplan? Więc to gameplan właśnie miałem, kurczę, na poddania skrętówkę, to nie wyszło. Wpadłem w swój, kurde, gameplan, co nie, wiesz, no, złapał, kurde, mocno tą nogę, co nie, wiesz, i no, kolano przyłożył, nie chciałem, kurde, ryzykować, bo wiem już, kiedy zaryzykowałem, kurde, to miałem zerwaną torebkę stawową, wiesz, pękniętą kostkę, kurczę, wiesz, na walce chciałem wyjść ze skrętówki, wolę klepać, kurde, wiesz, no, to nie jest to jakieś tam, wiesz, no, nie bijemy się, kurde, wiesz, milion dolarów czy coś, kurde, zdrowie jest ważne, wiesz, ja jeszcze dodatkowo, wiesz, treningi prowadzę, normalnie też pracuję, kurde, no to, wiesz, też nie mogę ryzykować, że ja się połamię tutaj i ten i później będę siedział w domu, kurde, wiesz, nic nie robił, co nie? Bo mi za to nie płacę za siedzenie w domu, no.
To Brynakle się wydaje, że to jest takie trochę pójście na żywioł, ale gadałem z tym Erikiem Olsenem, który ma już w tym jakiś tam solidny rekord i on na przykład mówi, że on nie bije właśnie tak, żeby kogoś znokautować, tylko żeby go jak najbardziej rozciąć, żeby rozbić, żeby on nie mógł wyjść do walki. Więc po prostu to jest kolejna nowa formuła i też trzeba tutaj wiedzieć, jak gdyby coś jeszcze mnie. To masz rację, wiesz, no to wiesz, no trzeba się odnaleźć w tym, co nie, wiesz. No ja oglądałem ostatnio, wiesz, ten galę, to gdzie Hector Lombard się bił, co nie, wiesz, te na gołe pięści to w Ameryce, wiesz, i naprawdę, kurczę, oni tam jak biją, wiesz, no, kurwa, zajebista gala, co nie, fajnie to się ogląda i w ogóle, no, mówię, do tego musisz się przyzwyczaić, co nie, do tego musisz się wdrożyć, to nie, no, to tak jak w MMA, co nie, no, ja, wiesz, ja mam ponad 20 walk w MMA, ja jestem przyzwyczajony do MMA, co nie, jestem przyzwyczajony do tego, że wchodzę, wiesz, wywracam tutaj, wiesz, siadam na to, wiesz, no, ja mam to do tego, to jest z jiu-jitsu takie, kurde, głupie przyzwyczajenie do tego siadania na dupę, co nie, staram się to odzwyczaić, co nie, ale, no, mówię. Są przyzwyczajenia takie, no tutaj to nie wchodzi, to nie jest, wpieprzyłem się w swój taki, kurczę, wiesz, no ten mój game plan, że ja chciałem każdego tutaj skrętówką, wiesz, pokręcić, bo tutaj ten, no chłop, z którym się biłem, jak Shrek, no, silny w chuj, naprawdę, silny w chuj, to jest różnica tam, nie wiem, no, między nami było 15 kg, ja ważę 96 kg, co nie, on, kurde, ponad 110, więc mówię, no silny, naprawdę, jak ja tu się z nim łapałem i ten, no to chciałem go wywrócić, on jednak tym tą masą ciała, wiesz, przychodzi, może jakby siatka była czy coś, no to wtedy bym go, kurde, jakoś tam sweepował i ten wyszedłbym spod niego, no. No, mówię, no to, kurczę, inna walka, całkiem, wiesz, no przeżycie, to nie, no. No mówię, no kurde, jest różnica sama ma duża, co nie? Chodzi o te łapy, wiesz, i zasady, co nie? No i walenie z bani, kurde, w parterze, no. No więc wiesz, no to kiedyś walczyłem dwa razy na zasadach Pride'a, co nie? No ale z bani nikt nie walił, no. Kto wygra turniej, skoro nie ty? Wiesz co, mi się wydaje, że ten Shrek może wygrać, czy nie? Jeśli... Będzie się... Na jedynce prawie wygrał. No i na jedynce prawie wygrał, on, wiesz, on wygrał, kurde, przegrał przez to, że go ten Marek, kurde, wypchnął chyba dwa razy poza tą arenę, co nie? I tylko tym przegrał, co nie? Że miał stopę rozbitą, mówił mi, że jak gdyby druga walka jakoś tam przewalczył, ale już tej trzeciej to już nie dawał rady. No mówię, wiesz, no moim zdaniem jest silny taki, kurczę, wiesz, taki, wiesz, pochyla tą głowę mocno, wiesz, no zobaczymy Adama, co nie? No Adam jest też, wiesz, no z Adamem trenowałem, wiem, że kurde, solidny chłop i ten, no ale zobaczymy, czy nie przyjdzie mu tak samo te właśnie nawyki, wiesz, z MMA, kurczę, jeśli, kurde, się zmierzy właśnie ze Shrekiem, co nie, wiesz, i ten, bo z Olsenem, no to wiadomo, każdy wiedział, że wypierdzielić go na ziemię, wiesz, i poddać, co nie, wiesz, bo tam na ten, jak ten MMA walczył, to ten, no, skręcających refleci, no to mówię, jak on w tym MMA walczył, na te walki jego, no to tam, kurde, bez rewelacji, co nie, więc to, a tutaj mówię, no, Shrek... Tych kategorii wagowych nie ma, przepraszam, że chodzę o to, o czym mówisz, że, wiesz, jest od ciebie ileś tam kilo... 15 kilo różnicy. No to jednak mówię, no siła, wiesz, no jeszcze on, chłop jakiś tam, on, wiesz, on z trójboju siłowego czy coś takiego, kurczę, wiesz, no siłę czułem, co nie, nawet jak coś skręciłem do tej nogi, to nie, wiesz, żeby go tam sweepować, tam było taki ten, no jednak, kurwa, poczułem to, że kurwa, no nie da rady, no, wiesz, masa ta ciała i ten. Fajna przygoda, dobrze się oglądało, dzięki serdeczne. Ja dziękuję również, no przygoda życia, kurczę, nie wiem, może jeszcze się spotkamy na tym Watorze, może, wiesz, przygotuję się lepiej na jakiś super fight czy coś tam, no zobaczymy, jak tam organizator to ten, dla mnie mówię, no stres mu zszedł, kurczę, przygotowywać się muszę do następnej walki, wiesz, już w MMA, co jeszcze zobaczymy, za półtora miesiąca mam nadzieję. Widzimy się, dzięki wielkie. Świąt, hej.